Boże Narodzenie coraz bliżej. Jak już zapowiadaliśmy, w czwartek miasto rozbłyśnie tysiącami światełek, a ci, którzy wybiorą się na uroczyste włączenie świątecznej iluminacji, będą mogli przy okazji posłuchać wokalistów Studia Świetlik czy obejrzeć taniec Mikołajów przygotowany przez Studio Tańca Radość. W planie także konkursy z nagrodami oraz wspólne kolędowanie. Początek plenerowego spotkania o godzinie 17 na placu Marii Konopnickiej. Na tym jednak nie koniec wydarzeń poprzedzających ulubione święta Polaków. Już 14 grudnia w patio Suwalskiego Ośrodka Kultury odbędą się warsztaty zdobienia świątecznych pierników. Następnego dnia o 10 rano rozpocznie się jarmark świąteczny. W sobotę i niedzielę 15-16 grudnia serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Suwałk na plac Marii Konopnickiej, gdzie będzie trwał jarmark świąteczny. Na tym jarmarku oprócz wspólnego kolędowania, atmosfery świąt, będziemy mogli również dokonać zakupu, ponieważ będą tam różnego rodzaju stoiska, oczywiście z ozdobami świątecznymi, z różnego rodzaju artykułami, które stricte kojarzą nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Na niedzielę 16 grudnia samorząd Suwałk zaprasza mieszkańców na doroczną, wspólną, plenerową wigilię. O godzinie 13 odbędzie się na placu Marii Konopnickiej wigilia miejska, na co serdecznie w imieniu prezydenta Suwałk zapraszam mieszkańców Suwałk. O tej godzinie wspólnie przełamiemy się opłatkiem, zaśpiewamy kolędy, złożymy sobie życzenia oraz zasiądziemy do stołu wigilijnego, gdzie będziemy mogli zjeść tradycyjne wigilijne polskie potrawy. Dla najmłodszych przygotowano szczególną atrakcję. W wigilii miejskiej towarzyszyć oczywiście będzie szopka. W tej szopce znajdą się żywe zwierzęta, więc jest to szczególnie ciekawa i istotna atrakcja dla najmłodszych mieszkańców Suwałk, więc to na pewno również nas liczymy, przyciągnie rodziny z małymi dziećmi.